Otóż w Olsztynie no, będzie tu bardzo ciężki bój. Szykują się jeszcze nowe kandydatury, być może jeden z byłych prezydentów miasta będzie kandydował. Natomiast w tej chwili można by rzec, że będzie to batalia trzech doktorów. Czyli obecnego prezydenta, pan poseł Cichoń, który jest doktorem, jednego z byłych też, ale ten, o którym myślałem, to nie jest ta sama osoba, że jeszcze może kandydować, i obecny pan doktor Marcin Kulasek, którego plus polega również na tym, że ze względu na jego pracę zawodową on jest bardzo dobrze zorientowany w kwestiach pozyskiwania funduszy unijnych szczególnie. A to dziś to będzie ostatni moment, żeby te pieniądze przyciągnąć, dlatego że w budżecie po 2013 roku Polska nie może już liczyć na znaczące kwoty, tak jak teraz była i jest największym biorcą, no bo są inne kraje, które czekają w kolejce, zwłaszcza te biedniejsze, Bułgaria i Rumunia. Więc zwracam Państwu uwagę, że może nie wszyscy znają jeszcze pana doktora Kulaska, ale on z pewnością jest dużo bardziej spopularyzowany na tym etapie, niż była to kandydatura zupełnej niespodzianki pana doktora Krukowskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej w tych przyspieszonych wyborach. I po trzecie, że dołożymy no, wszelkich starań, żeby ta kampania była transparentna, żeby była rzetelna. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ dobiegają informacje z wielu miast w Polsce, także z naszego województwa. Na razie nie będę wymieniał nas tych miast, że na przykład burmistrzowie, którzy kandydują, stosują swoiste szykany w stosunku do pracowników instytucji im podległych, żeby albo nie kandydowali, jeżeli pochodzą z innych opcji politycznych, albo żeby na sposób taki oczywisty, bo to jest co jakby inne przypadki, popierali ich kandydaturę. Że chcemy także i w zasadzie większości miast powiatowych, czyli myślę tutaj o pozostałych stolicach 18 powiatów ziemskich, mamy bardzo dobrych kandydatów. Na przykład w Szczytnie i w innych miastach, i część z nich będziemy prezentowali kolejno w ramach na przykład 17 października, jak spodziewany Grzegorz Napieralski w Szczytnie, być może jeszcze także w Nidzicy i Olsztynie. Później chcemy też, żeby najbardziej znane twarze lewicy szeroko rozumianej też pojawiły się w tej kampanii. I liczymy to na dobry wynik. Także ja przypomnę, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego w samym Olsztynie SLD uzyskał drugi wynik po Platformie Obywatelskiej. Więc chcemy to utrzymać.